nagadzaj się. No bo to strasznie ciężkie, muszę mieć nowy obiektyw. Cześć wszystkim, tu Emil, pozdrawiam z Tokio. Jestem dzisiaj z Damianem Janiakiem, znacie go? Siema. No jeśli... Taki jeden mały, co jeździ takim małym z pingwinem na plecach. Ciężarówką. Prawie. Tak? Prawie. No, jak to się nazywa? No, samo to jest... Ciężko powiedzieć, bo bus to nie jest, bo bus to jest z angielskiego autobus, ale tak się przyjęło w języku polskim, że to wszystkie auta małe. Dobra, i tak tego nic nie zrozumie. Okej, okay. To bus jest teraz w Tokio i zwiedza nie rozmawiajmy Japonię. O pracy. Tak, więc jesteśmy dzisiaj teraz w Yokohamie, w Minato Mirai nad morzem. Fajny, tutaj znaleźliśmy po prostu place do jedzenia i coś zamówimy w takim razie, a potem idziemy dalej zwiedzać. No ja przeglądam mapkę sobie właśnie. Zamówiliśmy sobie tradycyjne yakitori, czyli szaszłyczki z kurczakiem. Oczywiście piwko. Dzisiaj chyba w Yokohamie jest jakiś festiwal, wygląda to bardzo sympatycznie. A potem idziemy na chiński nowy rok. Oprócz yakitori mamy także mochi. Fajnie, tak zapiekane, kupiące. To z nori, rewelacja. No, to już jesteśmy po papu. Było smaczne. Damianie, jak ci smakuje japońskie jedzenie? Bo widzę, że sobie nie odmawiasz niczego. Wiesz co, no, ja sobie nigdy nie odmawiam, a w Japonii to jest w ogóle już szał totalny. I obawiam się, że wrócę jeszcze cięższy niż przyjechałem do tej Japonii. To z pewnością. Ale muszę się przyznać do jednego. Jadłem już wiele posiłków i nie było posiłku, który mi nie smakuje. Mało jest rzeczy niesmacznych w Japonii. Ja jeszcze takie nie spotkałem. Co ci tobie nie smakuje? Ja nie lubię... Czasem kałamarnicy, która jest taka gumowata i nie mogę jej pogryźć i po prostu nie, ale mnie to nie przeszkadzało. Natomiast muszę się przyznać, rano próbowałem natto i wcale nie jest tak, jak wszyscy mówią, że jest obrzydliwe. Natto jest spoko. Ja lubię natto, jem codziennie. A teraz w ogóle trafiliśmy tutaj koło lodowiska i nie mogę się napatrzeć, skoczyłbym na łyżwy z chęcią. Tak, no, ale po piwie? A co to? Przynajmniej bym się nie połamał, Emil. Jesteśmy teraz tutaj nad zatoką, idziemy na festiwal piwa w Osanbashi. Damian strzela swojego legendarnego timelapsa. Nieprawda! Prawda. Przyłapany na gorącym uczynku. Emil, bo cię nagram. W timelapsie? Mimo ci zrobię timelapsa. Idziemy teraz na festiwal piwa do Osanbashi, tutaj nad zatoką. Do Japan Brewery Cup, tylko w ten weekend. Jestem bardzo ciekaw, co tam będą mieli dobrego. I teraz na Osanbashi, jest to taki terminal dla statków turystycznych tutaj w Yokohamie. Można właśnie wejść na niego. Na górze jest taki park, jest to popularne miejsce dla par. Także to świetne miejsce do robienia zdjęć weselnych. Bardzo duży tutaj się często pojawia właśnie młodych par. No, także pójdziemy na festiwal piwa zaraz. A Damian oczywiście robi timelapsa. Seba! Efekty tego timelapsa możecie zobaczyć na kanale Damian Janiak, polecam. Jaka reklama! Końcu Osanbashi, czy właśnie tego terminalu. I stąd się rozpościera piękny widok na zatokę Yokohamę. Wspaniałe miejsce. Damian od razu zaczął obczajać Japonki tą lornetką. Co nie siedzą obok. Więc teraz ruszamy już po prostu kulturalnie na piwo. Wbijamy na festiwal piwa. Mega tłok. Jak my to cokolwiek kupimy? Wbiliśmy do środka. Wejściówka kosztuje aż 1000 jenów. Trochę słabo, jeszcze nic się nie dostaje za to. No ale dobra, mam nadzieję, że piwo przynajmniej będzie tanie i dobre. Mają tutaj różne japońskie kraftowe piwa z małych browarów, więc może być coś naprawdę dobrego. Rozejrzyjmy się. Oh,
takim razie zaczynamy próbować piwa z różnych regionów Japonii. Jest naprawdę dużo stoisk. A na razie jeszcze dupy nie urywa, by to slangowo powiedzieć. Ale znalazłem tutaj takie fajnie wyglądające stoisko piwa Marynarki Wojennej. Podała mi się flaga, moje klimaty, więc wbijamy do środka. Dostałem naklejki imperialistyczną Japonią. To jest oficjalna flaga Marynarki Wojennej, żeby nie było. To jest dobre. Taki Paulaner nasz. Dobry. Chciałem się też ciebie zapytać, bo no ta flaga generalnie nie jest dobrze kojarzona. No nie na świecie, jest, to taka swastyka jest. No. Ale to jest oficjalna flaga Marynarki Wojennej Japonii. Wciąż. Muszę przyznać, że mamy tutaj na festiwalu piwa w Japonii bardzo ciekawe show. Nigdy nie widziałem się na festiwalu piwa tancerek na róże. Pole dancing. No czemu nie? Nagrywam na Milan i nagrywa mnie. Damianie, jesteśmy już w Chinatown. Chuka Gai. Nie masz takiej tej rozdwojenie jeździ, jak masz dwie kamery, co? Nie, to będzie 360 może. I dzisiaj jest chiński nowy rok. Więc idziemy coś zjeść dobrego i może zobaczymy jakieś występy i uroczystości związane z nowym rokiem. Patrzcie do środka, a tu jest brama. No jest chiński klimat chińskiego nowego roku. Fajerwerki puszczają. Czy fajerwerki? No takie petardy, nie? Strzelają nimi tutaj na ulicy. Jest głośno, coś się dzieje. Pewno tańce lwa, sisimaj. Być fajnie, ale najpierw coś jedzmy chyba. A dzisiaj jest chiński nowy rok, więc świętujemy w chińskiej knajpie, popijając Qingdao oraz Asahi. Bardzo chińsko, tak Damianie? No a potem ruszamy do Shibuya na polską imprezę. To się dzisiaj będzie ciekawego działo. Tutaj pod knajpą to mamy naprawdę jakąś imprezę na zewnątrz. Czoł się odwala pod naszą knajpą. Zostaliśmy nawiedzeni przez chińskiego smoka, sisimaj. Taka tradycja. Wróciliśmy już do Yokohamy, teraz jesteśmy w Harajuku. Idziemy na polską imprezę polonijną zorganizowaną przez Japonkę, która się uczy polskiego. A mówimy po polsku, tutaj niedaleko. Zobaczymy, co będzie dobrego do jedzenia i kto tam wpadnie z Polonii. Ja tam Polonii. Ciebie może interesuje Polonia, a mnie bardziej interesują te Japonki mówiące po polsku. To może idziemy w odpowiednim kierunku w takim razie. O, znowu się zamknęło. Tak, grupy robią. Tak, używają słowa pedał i od razu są panowani przez Facebooka. W Gwangu rocznie jest. Ilu turystów? Co teraz nagrywamy? Bo się przepraszam. Nie mogę się powstrzymać. O, co Kama? Nie wiem, a Pyongyang ile rocznie jest turystów? Ale z jakiego kraju? Ogólnie. Z Korei. Nie, poza Korei. Z Chin jest 100 tysięcy turystów, z zachodu jest 6 tysięcy. Z Polski około 100, max 200. Trzy, cztery. Stora, stora, niech żyje, żyje.
Oczywiście gruba polska impreza, czyjeś urodziny, standardowe śpiewanie. 100 lat i nigdy się nie kończy. Tak powiem, dzisiaj wszyscy youtuberzy z Tokio są dzisiaj tutaj. Cześć, tutaj poznaliśmy kolegę z Polonistyki. Cześć, Siun. Jestem Siun Kuchara. Bardzo fajny gość. Na Polu, tak. Na którym jesteś roku? Ja na trzecim roku jestem. I byłem w Limie. I dlatego tak zajebiście mówię po polsku. Dziękuję, zajebiście mówię. Elegancko. Ale tak powiem, wrócę. No to jesteśmy na polskiej imprezie. Hajs z YouTube'a się zgadza, jest dobrze. Zgadza się. Plus. Ja dałem mu więcej, dałem mu więcej. Nie wbija się do kadru tutaj. Nie jesteś w tym odcinku. Możesz być następny. Mene, jak ci się podała polska impreza? Poznałeś jakieś Japonki mówiące po polsku? Japonek jeszcze nie. Ale tutaj spotkałem kolegę Japończyka, który ma dużo koleżanek Japonek. To może cię zapozna, w takim razie jest potencjał. Muszę go poprosić. Tak, weź numer. Tak najbardziej. A jutro jedziemy na wycieczkę do Nikko. Więc dzisiaj nie przesadzajcie. Nie, ostatni. Tak, ostatni? Trzymam za słowo, więc jak zobaczę potem na vlogu, że jest więcej, to będzie źle. Nie uwierzcie! W takim razie cheers! Witamy. Pozdrawiam wszystkich widzów Edmila i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze tutaj się pojawię. Na razie. Trzymajcie się, cześć!